zachować. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu mówić będziemy o zdrowym odżywianiu i nie tylko, bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowie mieć. I pamiętaj, mój kolego, zdrowie to coś bardzo ważnego. Na nic złoto, srebro i klejnotów całe wory. Kiedy jesteś słaby, kiedy jesteś chory. Więc posłuchaj dobrych rad. Jakie masz szanować, pielęgnować, aby wcale nie chorować? Chcesz być zdrowy? Nie chcesz chorować. Musisz się często gimnastykować. Wstawaj więc wcześnie, otwieraj okno. Nawet gdy drzewa na dworze mokną. Lub więc przysiady, potem podskoki. Hop, hop jak zając, potem na boki. Ważne są tułowe skręty, odśpiewuj sobie coś dla zachęty. Spójrz się na Jasia, co za chudzina, słaby, mizerny, ponura mina. Inni chłopcy silni jak słonie, każdy gra w piłkę, lepiej niż Boniek. Dlaczego Jasiu wciąż mizernieje? Bo to głup tasek, witamin nie je. Jest owoce i jarzyny, w nich mieszkają witaminy. Kto je sobie lekceważy, musi chodzić do lekarzy. Świeże owoce, surowe jarzyny, ważne dla zdrowia to witaminy. Oczy, gardło, włosy, kości, zdrowsze są, gdy a w nich gości. A w marchewce, pomidorze, maśle, mleku też być może. B. Bądź bystry, zwinny, żwawy. Do nauki i zabawy. Drożdża, ziarna, porożeczka. W serach, jajkach będziesz mieszkać. C. Podwośnie przeziębieniesz i na lepsze rozgojenie. C. Porzeczka i cytryna. Świeży owoc i jarzyna. Zęby, kości lepiej rosną. Kiedy D dostaną wiosną, zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem, na krzywicę D jest lekiem. Nabiał, produkt smaczny i zdrowy, dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie, jak się krowa o tym dowie, to się jej przewróci w głowie. I gotowa na rozprawiać i przestanie dawać nabiał. Mleko zimne czy gorące, byle gotowane, najzdrowsze pod słońcem, na wszystkich wskazane. Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo. Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy. Jedz rasowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne. Na kanapkę bucz wędliny, połóż listek zieleniny. I kapusta, i sałata, witaminy jest bogata. Oprócz krusek i kotleta, niech się z jarzyn składa dieta. Jedz solówki i sałatki, będziesz za to zdrowy, gładki. Mleko, jogurt, ser, maślanka, to jest twoja wyliczanka. Sok warzywny, owocowy, kolorowy jest i zdrowy. Jeśli zdrowo żyć pragniemy, zastanówmy się, co jemy. Tłuste potrawy to same kalorie, a tych zbyt dużo znaczy też zdrowie. Ci, co jedzą tłusto, mają choroby lustro. Więc pamiętaj, kolego, jest dużo chudego. Lubię chipsy, oranżady, batoniki lubię też. Nie wiem, czemu moje zęby coraz częściej boli mnie. Czemu robią się mi dziury? Przecież pyszne rzeczy wiem. Jaka szkoda, moi mili, że dożyłam takiej chwili, kiedy widzę tłumy dzieci, które zajadają śmieci. Chipsy, chrupki i batony, co za pomysł to szalony. Popijają oranżadą, cery mają bardzo bladą. Żują gumy kolorowe, to produkty są niezdrowe. Zbiera we mnie mnóstwo złości. Co w żołądkach waszych gości? Co wam cerę zęby psuje? Nic już was nie uratuje. My jesteśmy mikroby, roznosimy choroby. Czarnice się skrycie, czyhamy na życie. Gdzie pani lubi mieszkać, pani bakterio? Za brudnym paznokcie, niewytranych chodzach. Kurzu na podłodze, niemytych owocach. Pierwszy
się? Na brudnym obrusie, w nieumytych rękach, z daleka od wody, woda to ręka. Zmaszę się z mydłem. Ach, mydło obrzydłe, na myśl samą o nim słabny stwór. Nie przesadzaj tak, mój drogi, szczęściem dla nas wiele ludzi zbytnio myciem się nie trudzi, więc choroby kwitną zdrowo. Do ataku, marsz bojowo! My jesteśmy mikroby, roznosimy choroby. Czajeniem się skrycie, czekamy na życie. Przyszło zdrowie do lekarza, co tak często się nie zdarza. I narzeka, i bieduje, że go nikt już nie szanuje. Jestem ważne i potrzebne, to jest chyba oczywiste. Więc dlaczego, moi mili, nie myślicie wcale o tym i wciąż przez was mam kłopoty? Ludzie to mnie nie szanują, siebie trują, mnie katują. Piją, palą, tłusto jedzą i przed komputerem siedzą. Cóż poradzić na to mogę? Chyba dam gdzieś dalej nogę. Jak już stracą własne zdrowie, wtedy życie im podpowie. Już poeta mówił kiedyś o tak wielkim mym znaczeniu. Ledwie trybem swego życia mnie w chorobę chcecie zmienić. Tak, tak. Już Kochanowski potrafił dostrzec ze zdrowiem troski. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dobi, jako smakujesz, a się zepsujesz. Tak pisał nasz poeta. Rozumiał, że kiedy zdrowie się nie psuje, nikt szanować go nie umie. Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. No, a wy co? Nie dbacie o mnie? Nie szanujecie. Często byle co jecie, byle co pijecie. Brak jest wam ruchu, tężyzny ciała, a stąd się bierze moc chorób bez mała. A te hałasy, krzyki i piski, o, osłabiają mi one wszystkie. Brak wam higieny, wasze brudne ręce, to dla mnie powód, by odejść najprędzej. Tak, tak, zdrowie ma rację, nie dbamy o nie zbyt dobrze. Dziwicie się? Nie wiecie, o czym mówię? Przedstawimy więc wam kilka przykładów waszych zaniedbań i podpowiemy, co robić, by ze zdrowiem nie mieć problemów. Przyszła wiosna, świat się śmieje, że aż słońce promienieje i od rana każdy z klas już roztacza złoty blask. Szkoła okien ma 103, wszystkie świeżo malowane, w każdym oknie słońce lśni, w ten wiosenny, ciepły ranek. W jednym z okien stoi pani, ma na sobie biały fartuch, dobrze znana wam, kochani. Oj, z tą panią nie ma żartów! Ma na sobie szczypce, kleszcze, lepiej siądziesz na fotelu, już się opłocisz i masz dreszcze, to ze strachu, przyjacielu. Ale spójrzmy na dentystkę, jak się cieszy każdym listkiem, kiedy skacze jak wiewiórka ze szczypcami wokół biurka. Nagle z wyciem jak huragan przez otwarte okno wpada na swej miotle Baba Jaga. Proszę siadać tu na fotel. Pani chyba ze mnie drwisz. Baba Jaga na fotelu? Niech mnie smażą w kotle, w lochu czy też na weselu. Siedzę tylko na swojej miotle. Jeśli kogoś zęby bolą, ucznia albo uczennicę, czy też panią czarownicę, każdy pacjent, chce czy nie, musi tutaj słuchać mnie. Ja tu zresztą mam uwagi co do pani Baby Jagi. Przed wizytą u dentysty każdy ząb twój ma być czysty. Co noc myję przed 12, łysą szczotką, czarną pastą. Płuczę wodą z kropli trutki, żeby oddech mieć świeżutki. Właśnie, właśnie, czuję już.
tym oddechem teraz wierzę. Można uśpić ze 100 śnieżek. Muszę szybko włożyć maskę, potem wziąć do ręki kleszcze. Tylko nie to! Będę wrzeszczeć! Jak się boi czarownica, dziura w zębie jak piwnica. Ząb się rusza, twarz jak bania. Nie obejdzie się bez rwania. Ach, polituj się, dentystko! Ten ząb dla mnie to jest wszystko! Ja tym zębem od stuleci w wielu bajkach dręczę dzieci. Niechże pani już nie zrzędzi. Przystępuję do oględzin. Brak higieny, czarownico, zawsze kończy się próchnicą. A co pani zwykle jada? Pewnie ściany swojej chatki, a więc piernik, czekolada i marcypanowe kwiatki. Meble z ciastek i do tego dywan z bezów schodzi. Nie rozumiem, na co liczy ten, kto tyle jest słodyczy. Nie czas teraz na gadanie. Trzeba wiedźmo ząb wyleczyć. Zaczynamy borowanie. Nawet pani nie poczuje. To jest nowy typ wiertarki. Zaraz wiertło przyszykuje. Mam tu lety, co się dzieje? Babie jadę, ząb jaśnieje. Jestem piękna jak kelnerka. Mój ząb błyszczy mi z lusterka. Teraz wiedźmo nim odlecisz. Do swej chatki na moczarach. Wyjmij księgę i zanotuj. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów przez rok cały, skwar i ziom, musisz mieć swój ząb. Pamiętaj, kolego, dbaj o zęby swoje. Myj je szczotką rano i zawsze wieczorem. Odwiedzaj dentystę raz na 6 miesięcy. Pilnego krowie, bo to samo zdrowie. Owoce, warzywa mają witaminy. Gdy je często zjadasz, to nabierasz siły. Ćwicz codziennie rano skłony i przysiady, a będziesz smukły i wyprostowany. Ubieraj się ciepło, lekko i wygodnie, a nie zachorujesz przez długie tygodnie. Uprzejmie informuję, bo obowiązek czuję, by zawiadomić o problemie, co w naszej szkole drzemiesz. Sam widziałem, jak na przerwie dzieci biegają i krzyczą niemiłosiernie. Nie pomagają prośby o ciszę, bo taki biegacz niewiele słyszy. Nie chcę być chory dlatego, że ktoś udaje głuchego. Wrzeszczy, krzyczy, że aż strach, w szkole drugą popęka szwar. Niektórym ludziom wręcz szkodzi hałas przez wiele godzin. Szczególnie w czasie przerwy puszczają wszystkim nerwy. Musimy pomyśleć o tym, zanim wynikną kłopoty. Chodzi tu o zdrowie naszych uszu. Już dłużej nie da się żyć w takich uszu. Ja uprzejmie donoszę, pod uwagę wziąć proszę zachowanie szkolnych ananasów, wielbicieli hałasu. Wrzeszczy taki, gdzie da się, w szatni, w łazience i w klasie. Drze się taki, jak może, a poza tym, mój Boże, bije swoich kolegów, nie dogonię go w biegu. On nie wie, co to cisza, o czymś takim nie słysza. Biega w prawo i w lewo, dlatego kroszę, ale na pewno, by wziąć pod uwagę tę szkołę z niewagiem. Rzadko kiedyś się zdarzy ujrzeć na krzykarza twarzy, uśmiech i spojrzenie miłe. To dla niego za duży wysiłek. Stanie chwilę pod ścianą, bo ma głowę rozgrzaną. I znów biegnie i krzyczy i woła. Tego nie wytrzymuje już szkoła. Nie powstrzymasz takiego człowieku. To chyba zależy od wieku. Pani wciąż powinna, a on swoje uczynia. I powiedzcie mi sami, czy wszystko dobrze robi? A może wiosną nasze dzieci dorosną. Będą dbać o uszy swoje, swojej pani, twoje i moje. Zaprzyjaźnił się z szeptem i ciszą, tak mocno, że śpiew wiosennych ptaków usłyszą.
Nasze ucho źle się czuje, gdy ktoś hałasuje. Od hałasu słuch stracimy. Gdy chcesz dobrze słyszeć, szanuj spokój i ciszę. Wszystkie nasze rady do serca weź sobie. Nie hałasuj, jedz owoce i zadbaj o zdrowie. A teraz już wszystkim pięknie dziękujemy, a jeśli się podobało, oklasków oczekujemy. Dziękuję.